bogata historia do tej pory w mieście Opolu, wiele miejsc, upamiętnień związanych z historią festiwalu. Mamy Aleję Gwiazd Polskiej Piosenki, mamy pomniki, mamy murale, mamy tablice pamiątkowe. Jest w końcu certyfikowane Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, jest amfiteatr, znajdujemy. Ale chcieliśmy nawiązać do placu przed dworcem. Tam niedawno oddane do użytku Centrum Przesiadkowe Opole Główne. Piękny, nawiązujący do historii neon na dachu Witamy w Stolicy Polskiej Piosenki. Drugi mniejszy neon widoczny z peronów Opolskiego Dworca. Pasażerowie również mogą widzieć i podziwiać ten neon. Trwa w tej chwili już zaawansowany remont całej przestrzeni, całego placu przed dworcem. I tak rozmawiając, myśleliśmy sobie o tym, aby nadać imię temu placowi artystom, którzy są związani ściśle z historią Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Powstała ta przestrzeń na to, żeby plac przed dworcem miał swoją nazwę, która też uhonoruje polskich artystów, ale też łącząc postulaty między innymi Rady Kobiet, ale też Komisji Doraźnej do Spraw Równouprawnienia, zdecydowaliśmy się, że te propozycje nazwy placu powinny być kobiece, że to będą artystki, które są silnie związane z festiwalem, z Opolem, gdzie ta historia jest tutaj bardzo ważna i po prostu wybrzmiała. Nasze propozycje artystek, których imię miałoby witać wszystkich przyjeżdżających i żegnać wszystkich odjeżdżających z Opola, to Olga Jackowska, Ewa Demarczyk, Anna Jantar, Maryla Rodowicz i Alicja Majewska. Chcielibyśmy, żeby ta forma, w której zostanie podjęta decyzja, była decyzją mieszkańców. Wychodzimy dzisiaj z takim wnioskiem, z taką propozycją do pana prezydenta o przeprowadzenie swego rodzaju konsultacji społecznych na terenie naszego miasta, w których mogliby wziąć udział wszyscy nasi mieszkańcy i w których okazałoby się, która z propozycji tutaj przez nas przedstawionych zyskałaby największe uznanie, największą aprobatę wśród naszych mieszkańców i która finalnie pewnie stanęłaby na obradach Rady Miasta. Jeżeli byłaby zgoda później już na sesji Rady Miejskiej ze strony radnych, to mamy nadzieję, że taka nazwa jeszcze w tym roku mogłaby zostać nadana. Oczywiście w miarę postępujących prac na przestrzeni samego dworca głównego. Więc dzisiaj taki wniosek do pana prezydenta składamy. Te 5 propozycji przedkładamy i liczymy na to i będziemy apelowali do pana prezydenta, aby jak najszybciej rozpocząć ten proces konsultacji. Myślimy o formie konsultacji takiej troszkę zbieżnej z tym głosowaniem do budżetu obywatelskiego, czyli forma elektroniczna, dostępna dla wszystkich, bardzo prosta. Potwierdzeniem powinien być tylko, wydaje się, numer telefonu, aby to było faktycznie dostępne dla mieszkańców Opola. I jednak ograniczona do mieszkańców Opola, bo chcielibyśmy, aby to nasi mieszkańcy zdecydowali o przestrzeni, no, która znajduje się w naszym mieście. Jest to jakby kolejny etap też realizacji takiej polityki, z którą my się bardzo utożsamiamy, ponieważ jesteśmy klubem obywatelskim, nie politycznym, czyli wszelkich i zakrojonych na szeroką skalę konsultacji, w miarę możliwości w każdym obszarze, chociażby budżet obywatelski, inicjatywa obywatelska, funkcjonowanie rad dzielnic, organizacji pozarządowych. To jest kolejny etap po prostu tego obywatelskiego Opola, o które cały czas postulujemy. Ciężko w tym momencie zrobić taką dowolną możliwość głosowania, bo nagle okazałoby się, że mogłyby się pojawić i wygrać również artystki, które dopiero rozpoczynają swoją karierę. My jednak chcemy uhonorować te artystki, które wiele lat spędziły również tutaj na deskach Opolskiego Amfiteatru. Oczywiście każdy ma swoje gusta muzyczne, każdy ma swoje tutaj patrzenie na tą sprawę. Pewnie dla wielu osób będzie jakichś artystów tutaj na tej liście brakowało, ale musieliśmy tutaj wybrać, ograniczyć się. To oczywiście mogło być 10, 20, ale to też nie byłoby już takiego efektu i to wcale by nie polepszyło całej sytuacji i nie ułatwiło głosowania. Stąd przyjęliśmy sobie, że musimy się zdecydować na te 5 artystek, to są akurat takie nazwiska. Oczywiście jesteśmy otwarci tutaj na konsultacje również z Urzędem Miasta Opola. Jeżeli byłyby jakieś propozycje, jesteśmy chętni, zawsze gotowi usiąść do rozmów.